Cześć, tu Ernest! W czwartek otrzymaliśmy wiadomość, że do gry nadchodzi tajemniczy władca z Gliszcz. W piątek Fortnite rozwijało wszelkie wątpliwości co do roli tej postaci w grze. Teraz w wiadomościach w grze możemy wyczytać, że władca z Gliszcz będzie dla posiadaczy karnetu bojowego, którzy wykonają wszystkie wyzwania do 8 tygodnia. Tak, to jest jednak ta postać ukryta pod nazwą Odkrycie i będzie kolejną nagrodą dla posiadaczy karnetu bojowego. Jest to pierwszy raz, kiedy dowiedzieliśmy się o tym 2 tygodnie wcześniej. Na tym zdjęciu już o wiele lepiej widać sylwetkę tej postaci. Władca z Gliszcz jest mroczny, ognisty i moim zdaniem lepszy od każdej postaci za wyzwania z poprzednich sezonów. Co ciekawe, jeśli podkręcimy to zdjęcie, to nie tylko lepiej widać samą postać, ale w tle ujawi nam się coś, co wygląda jak wnętrze wykopalisk, które obecnie są prowadzone na mapie. Przy okazji w temacie wykopalisk, to ciężarówki organizacji spod żółtego loga ruszyły na zalew zdobyczy. Tutaj właśnie będzie następne wykopalisko. W tle teraz widzicie wnętrze tego wykopaliska. Na dnie wydaje się być coś metalowego. Możliwe, że to tutaj właśnie spoczywał władca z Gliszcz, albo w jeszcze innym wykopalisku. To by wyjaśniło zwiady helikopterem tej organizacji. Ich celem mogło być odszukanie władcy z Gliszcz. Albo odkryli go przez przypadek, a władca z Gliszcz, tak samo jak przybysz 4. sezonu po odkopaniu, narobi wiele zła. Jak dotąd każda postać za wyzwania oprócz tej z 5. sezonu maczała swoje palce w wydarzeniach prowadzących do następnego sezonu. Przybysz utworzył wielką wyrwę na środku mapy i wyleciał rakietą, a Król Ognia po wydostaniu się z lochów Króla Lodu postawił swój wulkan na mapie i ma swoją armię hybryd. Co ciekawe, Donald Mustard na Twitterze, dyrektor kreatywny Epic Games, w odpowiedzi do posta Fortnite o władcy z Gliszcz napisał: "Więzień ma prawą rękę". Więzieniem jest oczywiście ta postać, czyli Król Ognia. Prawą ręką za to nazywamy zaufanego współpracownika lub kogoś bardzo bliskiego, rozwiązującego problemy. To nam jasno daje znać, że są sojusznikami. W końcu łączy ich ogień. Zobaczymy jeszcze, co takiego złego wywołają w świecie Fortnite. Na pewno czeka nas wystrzałowy event, ale mam nadzieję, że nie z zombiekami. A nie samolotami. Dajcie znać, co wy o tym uważacie. Zgliszcze to miejsce zniszczone pożarem. Tymi zgliszczami mogą być efekty tego, co szykuje Król Ognia. Poza tym, Fortnite dało też znać, że w aktualizacji 8.30, która będzie we wtorek lub środę, do gry zostanie dodany system odradzania członków drużyny. Wszystko przedstawili w filmiku na temat tej nowości. Do gry zostało dodane w wielu miejscach na mapie, w najważniejszych miejscówkach ciężarówki oraz tak zwane karty do resetu. Te karty będą wypadały z naszych członków drużyny, którzy zostali dobici. Każdy członek drużyny będzie miał oddzielną kartę, którą trzeba podnieść w ciągu 90 sekund, jeśli oczywiście będziemy chcieli go uratować. Karty będą się stakować w oddzielnym miejscu w ekwipunku, więc nie będziecie musieli poświęcać żadnej broni. Do tego dowolna żyjąca osoba drużyny może ich użyć. Jak już macie taką kartę lub więcej, to wystarczy podejść do najbliższej ciężarówki i jej użyć. To rozpocznie proces odrodzenia. Robocik na ciężarówce odrodzi po kolei każdego członka drużyny, po którym podnieśliście kartę. A przy okazji wystrzeli w niebo promień światła, aby przeciwnicy niedaleko wiedzieli, że ktoś właśnie zostaje resetowany. Po zakończeniu tego procesu, ciężarówka, która została użyta, będzie niedostępna na pewien czas, jeszcze nieokreślony. Osoby, które ponownie wróciły na pole walki, nie będą miały żadnej broni. Miejcie to na uwadze. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.